Nie,
naszej galerii w 2010 roku, to były obrazy, temat podobny, tym razem wysłuchaj. Oddaję głos profesor. Tak szybko. Proszę Państwa, rysunki są na tyle jakby oczywiste, wyraźne i jasne, że ja tylko nawet nie mogę opowiadać. Jedyne co, to miałem takie wewnętrzne dylematy, czy należy swoje aż takiej intymności pokazywać, ale myślę, że tak. Zresztą dzięki Łukaszowi, jego no, namowie, ale też i dzięki mojej, znaczy mojej, nie mojej, ale dzięki studentce, która teraz robi dyplom w tym roku, poprzez również swój temat, ona mi w jakiś sposób w tym sensie, no jak takim nieświadomym przekonała, że jednak warto takie rzeczy czasami pokazać, ryzykując właśnie, że się ujawnia pewną intymność. I dlatego też tej studentce naszej bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem też podziękować za bardzo wielką przysługę sprzed 5 lat mojemu znakomitemu współpracownikowi Arkowi Karapudzie, który wówczas mi bardzo pomógł właśnie, zwłaszcza czasowo, że mogłem różne rzeczy czynić wtedy swobodniej. No i tą wystawę, proszę Państwa, chcę zadedykować, zresztą to już na stronie internetowej galerii również jest, mojej siostrze rodzonej, Kazimierze Dziewit. Wiemy dlaczego, to znaczy ona i ja wiemy dlaczego. Także nie będę więcej opowiadał, proszę Państwa, no bo nawet nie wiem co. Tak jak powiedziałem, wszystko to mieści się w ramach pewnej intymności, ale miałem rozmowę wczoraj nawet wieczorem z Wiesławem Myśliwskim właśnie na ten temat i doszliśmy do wniosku, znaczy o to na zasadzie takiego wręcz twierdzenia. Mówi, słuchaj, no, każda sztuka jest osobista, intymna i tu nie ma co nawet z tym dyskutować, tak to po prostu jest. Dziękuję bardzo. Dzięki, że Państwo przyszliście. Zapraszamy do oglądania i dalej. Dziękuję bardzo. Спокойнее, чем в Калеве. Значит, нет, я не прав, я не прав.